Gdyby nie to, że znam pracę samorządowca, wysłuchając sprawozdania pana starosty, pomyślałbym, że w przeważającej mierze praca starosty polega na udziale w konferencjach, przecinaniu wstęp, otwieraniu, uczestniczeniu i tak dalej. Przecież wiem doskonale, że tak nie jest. W związku z tym chciałbym zadać pytania pewne, bardziej konkretne, dotyczące tej dłuższej pracy, bo zapewne pan starosta też wypowiedział. Zaniepokojony z tym informacją o transporcie zbiorowym. Od początku roku dyskutujemy o operatorze transporcie zbiorowym. Nie tylko, że dyskutujemy, co ja mówię, że warto by było zrobić pan starosta. Znaczy tak, mówię, że tak, 25 chyba tysięcy w budżecie na ten cel przeznaczyliśmy w końcu. Bardzo dobrze. Od początku roku opracowywane są koncepcje, dowiaduje się, że one jest dalej opracowane. A więc pierwsze pytanie. Czy koncepcja jest, czy jej nie ma? Kiedy będzie? Kiedy została zlecona? Komu? I kiedy będzie zakończona? A drugie pytanie, związane z tym, że gminy wycofały się z udziału w tworzeniu tych dwóch linii, no takich trochę może próbnych, żeby mogę tak nazwać. Czy koncepcja jest opracowywana bez udziału wójtów, burmistrzów? Czy te dwie linie miały być utworzone, nie rozmawiając wcześniej, przed jeszcze tą koncepcją, tą początkową, z wójtami czy burmistrzami tych gmin, że dopiero potem okazało się, że oni się wycofują i teraz my z tą musimy odwracać. Może inne gminy są zainteresowane. Po prostu jestem zaniepokojony, bo odnoszę wrażenie, że stawiamy na drogę. Bardzo dobrze. Ci, co mają samochody, będą mieli i mają już bardzo dobrą komunikację. Drogi powiatowe są naprawdę w coraz lepszym stanie. Ale co z tymi, którzy nie mają samochodu? Co z tymi, którzy muszą do szkoły średniej dojechać? Nieraz z zapadłej wioski, przepraszam, że tak to powiem. Co z tymi, którzy muszą do pracy dojechać, a nie mają samochodów? I wydaje mi się, że w tej chwili najważniejszym problemem, ja to mówię na podstawie rozmów z Apostolowiczami, których zabieram na tych dłuższych trasach, jest właśnie uruchomienie transportu, zbiorowego transportu powiatowego, publicznego transportu powiatowego. I jeżeli mogę dać następne pytanie, może nie tyle pytanie, co uwaga. Bardzo fajnie, że rusza promocja, właściwie widać, tak mi się wydaje, coraz bardziej warnie. Szkoda, że tak bardzo szeroko warnie. Mi się wydaje, że powiat olsztyński jest tylko częścią warnie, prawda? Powiat olsztyński jest tylko częścią warnie. Tak mi się wydaje, największą? Największą. Tak? Wydawało mi się, że tylko jakąś tam częścią. Okej, okay. Nie sprzeczam się na jest. Ale jeżeli już o tym mówimy, czy nie fajnie by było, gdybyśmy też wykorzystali te naklejki do tego, żeby nasze gminy wiązać z sobą w tym powiecie. Warmia to pojęcie szerokie, ale gdyby tu było, że Warmia jest miła, do miasta zaprasza. Warmia jest miła, jeziora nie zaprasza. Warmia jest miła, koło nie zaprasza. Tworzylibyśmy jeszcze tą więź taką wewnętrzną. Ale to jest tylko taka uwaga, nie jestem fachowcem, w związku z tym może na mnie oczekuję odpowiedzi. Natomiast pytanie dotyczące promocji jest wieloznaczne. Czy jest plan promocji? Dziękuję bardzo. Kto z radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę, to poproszę od razu pana sekretarza. Jest radny Marcin Trączyk, bardzo proszę. Proszę Państwa, chciałem się odnieść tylko do tych linii. Pamiętacie Państwo, jak uchwaliliśmy uchwałę w sprawie pilotażowego programu. Pytałem się, czy były konsultowane te linie z burmistrzami, ponieważ no, jedna z tych linii wzbudzała moje obawy, gdyż łączyła miasto Jeziorany, gminę Kolno, gminę Jeziorany, Kolno i gminę Reszel. Kierunek jazdy z Jeziorami z Kolna to jest jedna Biskupiec i Urząd Pracy i Szpital, więc myślę, że najpierw trzeba konsultować to z burmistrzami, z mieszkańcami i dopiero później pilotażowo wprowadzać konkretne linie, do których ewentualnie rady gmin, burmistrzowie byliby w stanie dołożyć jakiekolwiek pieniądze, bo no, naprawdę nie ukrywają one. Do Reszla nikt nie jeździ, z Reszla też w stronę Jeziorany, tak naprawdę nikt nie jeździ. Jeżeli to była linia Jeziorany, Kolno i Skupiec powrotna, albo łącząca jeszcze Warszewo i Olsztyn, pokalająca cały powiat, to myślę, że i przewodnicy, którzy już uczestniczą w tych trasach,
i rady tych wymieniliśmy, podjęły stosowne działania po temu, żeby sprzężyć to wszystko i żeby to fajnie funkcjonowało. Nikt nie oczekuje tego, że ten transport będzie co godzinę, co dwie. Wystarczy, żeby był rano w stronę Biskupca, po południu powrót. Przynajmniej mówię o tych gminach, z którymi ja mam do czynienia i których mieszkańcy dojeżdżają do szpitali czy do innych miejscowości większych. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja poproszę pana starostę teraz, żeby odpowiedział. Potem się nagromadzić więcej pytań i się zagubimy, także będzie łatwiej, jak pan starosta. Zanim oddam głos dla pana Jacka Szydła, członka zarządu, który zajmuje się transportem, jak organizował całą akcję związaną z tym pilotażem, chciałbym powiedzieć, że zlecenie planu zostało wykonane we wrześniu, miało być zrobione do 30 listopada. Pan wykonawca poprosił o przedłużenie do 17 grudnia ze względu na to, że uzgadnia jak gdyby dodatkowe kwestie związane z burmistrzami, wójtami odnośnie jak gdyby całości pracy. Ale chciałbym Państwa uczulić, szczególnie radnych, którzy rozmawiają z mieszkańcami na terenie powiatu olsztyńskiego. Powiat jako jednostka samorządu nie jest od transportu. My jesteśmy tylko organizatorem, czyli mamy zrobić plan i ewentualnie skorygować te trasy i przedstawić je samorządowcom, czyli gminom. To gmina w swoich zadaniach ma zapłacić za ten transport. My możemy dać jedną, dwie osoby do koordynacji transportu na terenie powiatu, ale to gminy odpowiadają za transport i one płacą za transport, nie powiat. Żeby to wybrzmiało jak gdyby do mieszkańców, że powiat tworzy jakiś transport. Nie powiat. Powiat to organizuje, pomaga gminom. Pokażemy, jak ten transport ma wyglądać. Mieliśmy pana, który nam to robi i jakby ona przedstawił już to swoją koncepcję, ona była praktycznie na 99% zakończona, ale ponieważ chcemy, żeby to, jak będziemy prezentowali, wyraźnie by brzmiało, że my jesteśmy tylko organizatorem, a płatnikiem transportu są gminy. Chcemy pokazać koszt poszczególnych tras dla gmin, żeby wiedziały, jeżeli zgodzą się na ten transport, jak on ma wyglądać i ile będzie kosztował. My jesteśmy skłonni pomagać gminom, wydać środki finansowe na organizację i na zasób ludzki do prowadzenia tego transportu, natomiast nie wyręczyć gmin z ich zadaniach, czyli zapłacenia za ten transport i za wóz kierowniczy. Bo to jest obowiązkiem gminy i prosiłbym bardzo, żeby w każdej rozmowie, które Państwo będziecie prowadzili, na to zwracali szczególną uwagę, bo mówienie o tym, że powiat będzie organizował transport, jak gdyby jest dla zwykłego mieszkańca mówieniem o tym, że powiat ma zapewnić autobusy. Nie. Gmina ma zapewnić autobusy, a powiat ma zorganizować sieć transportu. I tak robi. Jesteśmy w tej chwili w tym etapie. Ja może zanim przystąpię pytanie do promocji, to oddam głos dla pana Jacka Szydło, a później jeszcze odpowiem na promocję. Dziękuję. Bardzo proszę. Sytuacja, o której tutaj wspomniał radny, jest następująca. My zadziałaliśmy trochę wyprzedzająco, nie posiadając jeszcze planu transportowego, postanowiliśmy przeprowadzić w trzech gminach pilotaż, aby przekonać się, jak to zafunkcjonuje i czy zafunkcjonuje, mając na względzie, że pojawiła się dotacja ze strony wojewody. Także rozpoczęliśmy ten pilotaż, czy rozmowy z gminami już na początku września. Gminy Kolną, Świątki, Jąkową wyraziły na samym początku zainteresowanie uruchomieniem u siebie linii. Jedna linia to Rzędniki, Świątki, Jąkowo, Olsztyn.
Leszczyn, druga linia Jeziorany, Kolno, Leszczyn. I o tych dwóch liniach rozmawialiśmy z samorządami. Nie dogadaliśmy się z gminami Świątki i Jąkową. Na części tych tras, która została wytypowana do uruchomienia, funkcjonowały już wcześniej, funkcjonowali przewoźnicy prywatni, którzy jednak omijali niektóre miejscowości. Z chwilą, gdy zaczęliśmy rozmowy, proponowaliśmy rozwiązania finansowe. Rada Powiatu podjęła stosowne uchwały. Przewoźnicy zaczęli obsługiwać omijane miejscowości, czyli przestraszyli się, że powiat jako organizator uruchomi linię, która stanie się dla nich konkurencją. Także w jakiś sposób osiągnęliśmy nawet ten efekt, bo cała idea miała służyć zlikwidowaniu tego wykluczenia w wielu miejscowościach, które kiedyś były obsługiwane transportem zbiorowym, a w tej chwili zostały pomijane. Tak się stało w Świątkach i Jąkowie. Mimo że mieliśmy uzgodnioną trasę, mieliśmy uzgodnione przystanki, cały harmonogram, nie byliśmy w stanie do końca uzgodnić spraw finansowania, bowiem założenie pierwotne było takie, że 1/3 wspiera wojewoda, 1/3 starosta, kosztów funkcjonowania linii, 1/3 samorząd. I ta 1/3 dla samorządu była za wysoka, w związku z tym samorządy te właśnie wycofały. Została linia Jeziorany, Kolno, Reszek, gdzie chyba byliśmy najdalej zaawansowani, jeżeli chodzi o ten pilotaż, bowiem wybraliśmy już nawet wykonawcę w drodze przetargu, który obsługiwałby tą trasę. Byliśmy praktycznie przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Wykonawca został wyłoniony na zasadach przewidywanych w ustawie o transporcie zbiorowym. Czyli były to negocjacje, uproszczona taka forma specyficzna, która pozwalała zdecydowanie uprościć obowiązujące postępowania wynikające z ustawy o zamówieniach, z ustawy o zamówieniach publicznych. Rozmowy były przeprowadzane zarówno z burmistrzem Jeziorem, z wójtem Kolna, jak również z burmistrzem Reszla. To już jest sąsiedni powiat. Starosta uzgodnił wjazd na powiat sąsiedni, czyli Kętrzyński, ze starostą Kętrzyńskim. Starosta Kętrzyński podjął stosowną również uchwałę. Burmistrz z Reszla nie deklarował w tym roku wsparcia finansowego, ale brał to pod uwagę w latach następnych. Ten projekt upadł w związku z tym, że Kolno, które było na początku najbardziej zainteresowane tą linią, wycofało się z udziału finansowego. Byłem na spotkaniu kilku komisji przed sesją Rady Gminy Kolno i po tym spotkaniu po przeanalizowaniu całej tej sytuacji ze starostą na zarządzie podjęliśmy decyzję, że jednak z tego pilotażu się wycofujemy i wracamy do opracowania tej koncepcji planu transportowego. Najpierw będziemy uzgadniać już to w innym trybie z wszystkimi samorządami trasy. Rada Powiatu, jeżeli uzgodnimy, to podejmie stosowną uchwałę i wtedy ten plan można będzie realizować, gdy dogadamy się właśnie z gminami odnośnie współfinansowania. Pilotaż miał to jakby działał wyprzedzająco, no ale ważną sprawą był udział finansowy
poszczególnych gmin, bowiem przetarg, który zorganizowaliśmy dla tej trasy jeziorany Kolno-Reszel, pokazał już nam, jakie koszty możemy ponieść, czy poniesiemy w sytuacji uruchomienia linii. Tak, dla tej jednej linii, która miała 41 km, koszty dla powiatu za ten czas, czyli 2 miesiące roku 2019 i cały rok 2020, bo tak planowaliśmy umowę z operatorem, to miałyby wynieść 990 tysięcy złotych. Te koszty miały zostać podzielone na trzy części, czyli wojewoda, samorządy i powiat olsztyński. Takie zasady przyjęliśmy. Tej części, którą miały sfinansować samorządy, nie byliśmy w stanie wyegzekwować i uzgodnić z tymi gminami. W związku z tym wycofaliśmy się z tego projektu. Chcieliśmy przećwiczyć to, mimo że nie mieliśmy planu, spróbować, bo pierwszy raz powiat do czegoś takiego przystępował. Pierwszy raz pojawiły się środki zewnętrzne wojewody. Nie znaliśmy, jakie będą ceny wozokilometra, jak zachowają się przewoźnicy. Planowane nasze, projektowane stawki okazały się za niskie w stosunku do oczekiwań przewoźników. I tak na przykład, występując z wnioskiem do wojewody, przyjęliśmy koszt jednego wozokilometra na 5,5 zł, a po przetargu, który wygrała notabene firma z dobrego miasta, koszt jednego wozokilometra wyniósł 8,20 zł. No, także różnica ogromna. Gdy o tym poinformowaliśmy gminy się wycofały z współudziału w realizacji tego pilotażu. A jeżeli chodzi o trasy, to po prostu tutaj nie było możliwości jakiejś konsultacji z mieszkańcami, bo wszystko robiliśmy tam do i złożenia wniosku o pieniądze do wojewody. To były bardzo krótkie terminy, dosłownie 2 tygodnie musieliśmy cały wniosek opracować i przekazać wojewodzie, aby można było uzyskać to dofinansowanie. Także braliśmy pod uwagę również to, że trasy te, które przygotowaliśmy w tym pilotażu, mogłyby ulec modyfikacji i o tym samorządy wiedziały. Oczywiście takie modyfikacje, które pozwoliłyby wytłumaczyć to wojewodzie i uzyskać dofinansowanie. Także ja to, co pan mówił, wiem o tym, że Jeziorany interesowało całkiem inny kierunek właśnie na Biskupiec. I w tej chwili, w tym planie my ujmujemy te kierunki i uzgadniamy z samorządami. Jak powiedział starosta, do 15, do połowy grudnia powinniśmy otrzymać plan transportowy, z którego będzie wynikać zarówno sposób organizacji transportu, bo nie jest powiedziane, że tylko starosta może organizować transport zbiorowy. Transport zbiorowy mogą organizować gminy wspólnie ze starostą, czyli na zasadach związku gmin. Nad tym się trzeba zastanowić, czy nie być w kierunku związku gmin z powiatem, związku gmin powiatu olsztyńskiego z powiatem, bowiem wydatki na transport to są wydatki bieżące. Jeżeli by się okazało, że łącznie wydatki kilkumilionowe, to taką kwotę zwiększają się wydatki bieżące powiatu, a budżet powiatu trzeba w jakiś sposób zbilansować i on musi uzyskać aprobatę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to, no, nie chcielibyśmy, żeby Rio
ją przedstawiony nam budżet, będzie w stanie go w sposób właściwy zbudować. Także to jest sprawa organizacji, w jaki sposób będziemy, czy proponowalibyśmy stworzyć system transportu publicznego w powiecie olsztyńskim, jest bardzo ważna. Mamy w tej chwili związek, warmiński związek, który nie ma tego zadania w statutu, czyli jest to sprawa uzgodnień albo zmiany statutu. Również mógłby to robić starosta, powiat, z tym, że wtedy trzeba się liczyć z dużymi kłopotami budżetowymi. Lepiej to robić wspólnie w związku z gminami. Ale to powinno się pojawić w tym dokumencie, w tym planie transportowym, te propozycje i cała strona finansowa, którą chcemy poznać. Ile to by kosztowało? Takie zadanie należało to podzielić na etapy. To jest niemożliwe, żebyśmy nagle życzeniowo podjęli wszystko. Także na pewno by to było zetapowane. Drugi jakiś etap pierwszy, priorytetowe jakieś rozwiązania, etap drugi czy etap trzeci. No i wymagałoby to zaangażowania gmin. Pojawienie się środków wojewody spowodowało ogromne nadzieje w samorządach i wśród mieszkańców, bo mamy mnóstwo telefonów, kiedy będzie mieli autobus. To jest nieporozumienie. Środki wojewody to jest 1 zł, czyli jest to dopłata 1 zł do 8 zł, które trzeba wydać. To jest 9% kosztów, także to jest dopłata, która nie spowoduje zmiany, jeżeli chodzi o wykluczenie komunikacyjne. Chyba żeby ta dopłata wzrosła do 4 zł, 5 zł, no to wtedy faktycznie byłaby to znaczna dopłata i na pewno zainteresowanie w związku z tym byłoby większe. Organizacja transportu zbiorowego. Ale od tego nie uciekniemy, bo ustawodawca chce pominąć przewoźnika i wprowadzić organizatora transportu jako pośrednika w przekazywaniu środków związanych z utraceniem. Także nikt w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, czy te zasady, które obowiązywały jeszcze w tym roku, będą obowiązywać w roku następnym. Bo jeżeli nie będą obowiązywać w roku następnym, to przewoźnicy utracą rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych ulg w przewozach. Nie będą mogli sami występować o te środki do marszałka, bo nie będą organizatorami transportu, będą tylko przewoźnikami. Także ta sprawa wróci, stąd zależy nam, żeby w tym roku tą koncepcję planu transportowego posiadać i rozmawiać z gminami, czy gminy same zaczną rozmawiać ze starostą w sytuacji, kiedy poszczególne linie zaczną wypadać w związku z tym, że przewoźnicy sami nie będą mogli uzyskać dofinansowania z tytułu burmuskiego. Jak Państwo widzieli z całostanu, gro materiałów, ale też nie wszystkie materiały się pokazywali, bo nie chodzi mi właśnie o to, żeby pokazywać te wszystkie wstępy, tylko chodzi mi o to, żeby pokazywać, że jesteśmy widoczni również w mediach regionalnych, a w szczególności w mediach regionalnych, które działalnością z samorządu powiatowego się interesują, czyli mamy na tyle atrakcyjną ofertę, do której przyjeżdża telewizja publiczna. No nie wszystkie samorządy posiadają tak atrakcyjną ofertę, do której przyjeżdżała sama telewizja publiczna, jakby żeby pokazywać wydarzenie, tak? Zazwyczaj tam jest jakiś dobry pierwszoligowy polityk, to telewizja się pojawia, natomiast w samym wydarzeniu nie do końca tak to w tej chwili jest sformułowane. W związku z tym te wydarzenia, które tworzy powiat olsztyński, promują nasz samorząd i promują nasze działanie w szerokim zakresie promocji wojewódzkiej. Oczywiście nie przebijamy się jeszcze na antenę krajową, ale ja mam nadzieję, że
już rok 2019. 2020 będzie takim rokiem, gdzie nasze wydarzenia będą się przebijały na antenę ogólnopolską promującą Warmię i nasz powiat oświński, bo mamy też takie zadania w myślach na rok 2020, które będą wydarzeniami regionalnymi, dużymi wydarzeniami. A o szczegółach, czy o takiej koncepcji promocji, bardzo prosimy pana rzecznika i jakby szefa promocji. Rzecz polega na tym, że działamy dynamicznie, dostosowując się do pewnych sytuacji, a te zmieniają się. To, co pan wspomniał o promocji Warmii na tych nalepkach, to jest wspólny pomysł na promocję trzech powiatów warmińskich, Braniewo, Lisbark i my, oraz w jakimś stopniu także Olsztyn. No, ale w ostatnich dniach doszło do tej sytuacji, że Braniewo wycofało się z porozumienia, które chcieliśmy podpisać w tej sprawie. Olsztyn właśnie zamyka działalność niejako promocyjną, występując chociażby ze Stowarzyszenia Dom Warmiński oraz innych tego typu przedsięwzięć. A więc zostaliśmy tak naprawdę w sensie formalnym z partnerem w postaci Litwarga Warmińskiego, żeby kontynuować tą myśl Warmia jest miła, bo tu chcemy oprzeć to właśnie na tym haśle reklamowym dotyczącym de facto trzech powiatów jako najbardziej znanej marce. No, z punktu widzenia praktycznego jest to najlepsze rozwiązanie. Doszedł tam nowy element, o którym wspominał. Warmia jest miła, tak brzmi hymn Warmii i Mazur poza tym. A więc tutaj nie mamy co szukać lepszego hasła, wydaje mi się. Tak, sytuacja jest dynamiczna, pojawiają się nowe elementy. Aha, już wiem, wątek. Ten layout, który widzieliście Państwo na tych slajdach, które towarzyszyły wystąpieniu pana starosty, ta kolorystyka, ten wzór graficzny będzie wykorzystany w przyszłym roku w materiałach promocyjnych, które Państwo niedługo otrzymacie. Chociażby kalendarze, te nasze trójdzielne, które co roku się pojawiają, już będą w tej tonacji. Nowym elementem jest też ten ślimak, który Państwo widzieli jako powiat, członek wspierający Stowarzyszenie Sitaslo. Mamy niejako obowiązek umieszczania go w różnych miejscach i w różny sposób go promować. Jeżeli chodzi o większe wydarzenia, to nasza przyszłoroczna promocja opiera się na czterech dużych planowanych wydarzeniach. Pierwsze to będzie najprawdopodobniej wspólne przedsięwzięcie znowu z Urzędem Marszałkowskim. Chcemy zrobić wspólnie takie warsztaty PR-owskie dla samorządów z całego województwa. Jest firma, która prowadzi takie rzeczy i mamy pomysł, żeby taki warsztat zorganizować tu na terenie powiatu naszego, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, po to, żeby przedstawiciele wszystkich gmin, samorządów nauczyli się trochę PR-u, mówiąc tak brzydko, bo ten PR jest najtańszym sposobem na promocję, czego Państwo jesteście świadkami, to Pan starosta wspominał, ale trzeba umieć sprzedać to, co się ma. Drugie takie ważne wydarzenie, które mam nadzieję właśnie trafi na łamy gazet i telewizji ogólnopolskich, to będą imieniny biskupa Jana Dentyszka, które chcemy zrobić wspólnie ze starostwem lidzbarskim. W trakcie tych imienin odbędzie się pierwszy wielki turniej piw warmińskich o złote kufle starostów. Tak? Chcemy na to spotkanie zaprosić księdza arcybiskupa, no bo biskup Dentyszek był znanym miłośnikiem piwa, napisał nawet wiersz na ten temat, jest specjalna modlitwa. Niemniej chodzi o promocję kultury, tradycji piwowarskiej na Warmii i Mazurach. Tu też wracamy do projektu, który był realizowany przez kilka lat w starostwie. Dziedzictwo piwne był taki unijny, nie pamiętam, pani starosta pewnie lepiej pamięta nazwę. W każdym razie to piwo będzie tym takim elementem. Pod koniec sierpnia chcemy zrobić właśnie wielki festyn Sita Slow pod tym szyldem, czyli Warmia jest Slow. Tutaj również w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, bo
nie ukrywajmy, tam są większe pieniądze niż w naszym budżecie. Urząd Marszałkowski jest zainteresowany tą współpracą, w związku z tym to partnerstwo, mam nadzieję, przyniesie efekty. Chcemy tą formułę rozszerzyć nie tylko na 5 naszych miast, tych slow miast, ale na całe województwo, a nawet dalej wyjść poza granice naszego województwa. I to by było pod koniec sierpnia, co do miejsca to jeszcze trudno nam jest powiedzieć. W wrześniu lub październiku spodziewamy się wizyty delegacji z Osnabrück. To będzie już misja gospodarcza dedykowana do naszego powiatu, a więc ma przyjechać kilkunastu niemieckich biznesmenów i będziemy im organizować tutaj takie spotkanie business to business z przedstawicielami biznesu z naszego powiatu. I mniej więcej w październiku, tu również już mamy dogadaną sprawę, będziemy współorganizatorem Warmińsko-Mazurskiego Festiwalu Promocji Gospodarczej. Urząd Marszałkowski, Departament Promocji złożył nam taką propozycję, której oczywiście przyklasnęliśmy i będziemy tak naprawdę jako powiat gospodarzem tego przedsięwzięcia u nas w naszym powiecie. Takie są te duże wydarzenia. Oprócz tego w ramach posiadanych środków w przyszłym roku chcemy zmienić charakter wspierania finansowego różnych przedsięwzięć realizowanych przez NGOsy czy gminy z naszego powiatu, a mianowicie podpisać je wspólnym szyldem spotkania z Warmią. Czyli będziemy kładli większy nacisk na imprezy dotyczące tradycji kulturowej, historycznej, społecznej, związanych właśnie z regionem warmińskim i wspierać te przedsięwzięcia, które w większym stopniu będą przedsięwzięciami międzygminnymi, a więc dotyczącymi szerszych społeczności. Trochę wydawnictw, trochę różnych gadżetów przygotowujemy jak zwykle, ale to już są takie technikalia, jak mawiał jeden z polityków. A więc ten plan mniej więcej wygląda w ten sposób. Od stycznia zaczynają się konkursy w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące właśnie projektów promocyjnych. Będziemy w nich brali udział. No i mamy nadzieję, że chociaż parę tych konkursów wygramy, co będzie znaczącym wsparciem dla naszego budżetu, no bo te wydarzenia no niestety tanie nie są i tutaj trzeba się liczyć z każdą gotówką i wydawać ją umiejętnie. Dziękuję bardzo i przechodzimy do dalszych pytań. Zgłosił się jeszcze radny Marcin Kronczak. Bardzo proszę. Ja tylko chcę uzupełnienia. Rozumiem, że tutaj do sąsiada padła odpowiedź, że jest plan. Rozbudowany został przekazany. Co do moich wątpliwości, też usłyszałem odpowiedź, że faktycznie warto by było najpierw z gminami ustalić trasy. Mam tylko taką uwagę, że jeżeli już mamy przekazywać cokolwiek mieszkańcom naszym, to chciałbym, żebyśmy uściślili wspólne stanowisko, bo tutaj padły słowa, że nie będziemy to finansowywać, tylko organizujemy, to, że jesteśmy współudziałowcem, to za co ja byłem poprawiany. Po chwili w 1/3, po chwili, że 25% leży po stronie powiatu. Taka tylko rada, żeby uściślić stanowisko jedne, żeby wszyscy radni wiedzieli, co mają przekazywać tak naprawdę swoim mieszkańcom. I dlatego włączyłem to rady, gdyż w każdej gminie w radzie jest członek danej społeczności. I to oni tak naprawdę przekazują tą informację, czy są jakieś problemy z transportem, czy nie, które ewentualnie linię uruchomić i czy warto uruchomić, czy stać dane gminy na to, żeby włączyć się do tego transportu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Szczypiński. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o transport publiczny, to myślę, że dyskusja nie powinna być za bardzo skomplikowana. Ojcowie programu, może bardzo słusznego, zapomnieli o jednej rzeczy. Podstawowe. Pieniądze. Jeśli puszcza się taki program w lud, czy do swojego, nie tylko swojego suwerena,
to trzeba pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć finansowanie tego. Moim skromnym zdaniem, jak na to patrzę, to powinni zacząć od odbudowy przedsiębiorstwa, czy komunikacji samochodowej PKS, czy państwowej komunikacji samochodowej, już nie pamiętam, jak to TP było. Natomiast od tego, jeśli chcieli realizować skądinąd słuszny program, bo ja sam mieszkam na wsi i wiem, jak miejscowości wiejskie są wykluczone komunikacyjnie. Jeszcze ja w metropolii takiej mieszkam, ale są wsie oddalone jeszcze 5-7 kilometrów w pola, gdzie faktycznie, nie mając żadnego środka automocji, od hulajnogi, rower i tak dalej, to trudno się wydostać. Nie zgadzam się tutaj z kolegą radnym Frączkiem, jeśli chodzi o trasę, bo akurat na Reszel Skolna jest duże zapotrzebowanie. Tutaj wymieniliśmy opinię z koleżanką Ewą z prostej przyczyny. Dużo młodzieży z tej gminy jeździ do szkół na Reszla. W związku z tym mogę się zgodzić, że z jeziora kierunek na Reszel jest mniej jakby atrakcyjny czy potrzebny. Natomiast Skolna, no już bym tutaj polemizował i nie zgadzał się wręcz. To tyle, jeśli chodzi o kwestie transportu publicznego. Druga sprawa, pan starosta w swoim sprawozdaniu mówił o obchodach święta niepodległości 11 listopada. Ja byłem w Warczewie w synagodze na tym święcie, na tej wigilii. No, wspaniała impreza. Natomiast pan starosta zakończył swoje wystąpienie w tej sprawie zapowiedzią poszukiwania miejsca, by to wróciło tutaj pod skrzydła starostwa. Ja mam pomysł taki. Przynajmniej do rozważenia. Starostwo powiatowe posiada bardzo malowniczy dziedziniec, który ma też wyjścia awaryjne, przeciwpożarowe i tak dalej. To jest bardzo klimatyczna impreza. Nie przychodzą na nią aż tak wielkie tłumy, by ten dziedziniec nie mógł spełniać przynajmniej ten jeden dzień w roku takich też funkcji. A mówię to ze swojego doświadczenia mniejszego lub większego animatora kultury, w którym ileś tam lat temu byłem i organizowałem różnego typu imprezy, również plenerowe. To jest druga sprawa, do rozważenia oczywiście. Skoro mówiliśmy o promocji, to ja miałbym pytanie, czy jest rozważane odrodzenie powiatowego pikniku lotniczego w Gryźlinach? Bo ja pamiętam, ta impreza naprawdę była dużym nośnikiem promocji powiatu krzmińskiego i ileś tam lat była naprawdę jedną ze sztandarowych imprez organizowanych przez starostwo powiatowe w Olsztynie. Byliśmy z tego znani. To chyba była, nie powiem, nie będę z tym polemizował i się upierał, że chyba druga tego typu impreza w województwie po Wilanowie z cyklu pikniki lotnicze. Także prosiłbym o rozważenie tego. Ja wiem, jaki to trud i jakie środki i tak dalej, ale czy nie warto nad tym się pochylić? Jestem przeciwnikiem zwrotu pochylić się, po prostu zająć się tym, rozważyć, przeanalizować. I ostatnia kwestia, też związana z promocją. Uważam, że pomysł z imieninami biskupów jest świetny. Jest świetny. W tym roku były imieniny, zdaje się, biskupa Ignacego. Tu pan starosta mówił o pomyśle imieni Jana Wantyszka. Ja tylko żałuję, że nie było żadnego biskupa o imieniu Zbigniewa.